Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Dziś chcieliśmy by się odnieść do uchwał podjętych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 18 lutego. To jest uchwał dotyczących likwidacji czy zgody Rady Miejskiej na przystąpienie do procesu likwidacji spółki Centrum Rozwoju Komunalnego funkcjonującej wcześniej jako spółka Holdicom S.A. i do uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Co do tych dwóch uchwał, to jest to kolejna sprawa, w której mamy, Szanowni Państwo, takie no niestety wrażenie, że pani prezydent Klimek od jakiegoś czasu cierpi na tak zwaną chorobę dyplomatyczną, która przejawia się tym, że w momencie, w którym na forum Rady Miejskiej pojawiają się tematy drażliwe, to pani prezydent nie jest niestety obecna i nie wyraża, nad czym ubolewamy, nie wyraża chęci do tego, żeby wejść z chociażby opozycją w polemikę nad tym, co jest dobre dla Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, a co nie. Ten brak dyskusji nas boli, dlatego że jest to sytuacja zgoła odmienna od tej, która funkcjonowała w poprzedniej kadencji samorządu, gdzie mimo tego, że to my jako opozycja posiadaliśmy większość w Radzie Miejskiej, to każdy taki drażliwy projekt był odpowiednio długo procedowany i odpowiednio mocno przedyskutowany. Oddaję głos panu przewodniczącemu klubu, panu radnemu Andrzejowi Czarnaszewskiemu. Ja zajmę się tą pierwszą uchwałą, to znaczy uchwała w sprawie uchylenia uchwały z 30 sierpnia 2018 roku w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Proszę Państwa, króciuteńko trzeba wrócić do historii. Program Przyjazny Ostrów wyborczy z 2014 roku, punkt trzeci, likwidacja Holdicomu, wywołanie uchwały Rady Miejskiej w pierwszym półroczu 15 roku, maksymalny okres likwidacji to 2 lata. To jest punkt trzeci z programu wyborczego pani radnej, obecnej pani prezydent Klimek. Kolejny cytat z pani Klimek. Działania Holdicomu i Urzędu Miejskiego charakteryzował brak przejrzystości. Radni miejscy mieli wiele uwag i wyraźnie mówili o tym, że nie otrzymują odpowiedzi na zadawane przez nich pytania i że odmawia im się dostępu do dokumentów. I jeszcze dwa krótkie. Holdicom bez olbrzymiego drenażu pieniędzy ze spółek komunalnych nie ma podstaw do samodzielnego utrzymania się. Głos Beaty Klimek, listopad 14. I jeszcze jeden. Doprowadzę do likwidacji Holdicomu. Fakty ostrowskie, Beata Klimek, 21-27 listopada 14 roku. Jaki mamy stan na dzisiaj? Holdicom nadal istnieje, tylko został zamaskowany pod zmienioną nazwą Centrum Rozwoju Komunalnego. Mówimy o zamaskowaniu, ponieważ w KRS-ie wszystkie dane są podobne poza nazwą i poza składem osobowym, który się nieco zmienił we władzach. Numer KRS-u ten sam, co miał Holdicom. W 2015 roku we wrześniu został zlecony audyt, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy zostawić Holdicom, czy go zmienić, czy zlikwidować. Wydano na to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze nie wiemy, ale będziemy wiedzieć. Tajny dokument. Kto to przygotowywał? Tajny dokument. To przygotowywała firma, której to zlecono, która się nazywała, o mam chwileczkę, For Audit, spółka z o.o. Kościelna, Poznań. Kilkadziesiąt stron, kilka wariantów omówiono, co w przypadku, gdyby likwidować, gdyby i tak dalej. Który miał odpowiedzieć na pytanie, czy zostawić, czy i tak dalej. Holdicom można zlikwidować, mówiła o tym, jak już cytowałem, pani radna Klimek. Autorzy tego też mówią. Nawet podają za jaką cenę, za jaką kwotę, jakie są zagrożenia. Tu jest wszystko pięknie opakowane. Nigdy tego radnym nie udostępniono, mimo naszych domagania się tego. Dostałem to. Skąd macie? Jakby to powiedzieć. Znalazłem skrzynce. To jest moja odpowiedź na listy. W skrzynce znajduję takie rzeczy. Kiedyś tak anonimy przychodziły. Dopiero w ubiegłym roku, kiedy zaczęła się dyskusja na temat, czy zlikwidować, czy nie, udostępniono radnym fragment tego. Ten, który przydawał się do dyskusji, żeby zostawić, to fragment udostępniono nam tego dokumentu. Kilkadziesiąt tysięcy.
W ubiegłym roku, od czerwca do końca sierpnia, na komisjach Rady, poza nimi, także na łamach prasy, występował pan prezes CRK. Toczyła się merytoryczna dyskusja pod tytułem, czy holdingom należy zlikwidować. Większość radnych Rady Miejskiej 30 sierpnia podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rozwiązania spółki. Rozpoczęciu procesu. Nie było mowy o likwidacji, tylko dawaliśmy pani prezydent wolną rękę w przygotowaniu tego, w przygotowaniu tej likwidacji. Trudno tu przytaczać wszystkie argumenty, bo ich padło mnóstwo. Wspomnę tylko o tych argumentach, o których mówiła sama pani Klimek. Holdingom bez olbrzymiego drenażu pieniędzy ze spółek komunalnych nie ma podstaw do samodzielnego utrzymania się. Właśnie w 2018 roku holdingom, czyli CRK, z samego tylko OZC pozyskał 2,5 miliona dywidendy. Nie licząc dywidend z innych spółek. Wtedy pani Klimek pisała, wielkie pieniądze holdingom zabrał spółką. 2,2 miliona w 2014 roku. A tu 2,5 tylko od OZC. Przypomnę, że drugie 2,5 dostali udziałowcy francuscy i te 5 milionów zamiast iść w rozwój firmy, w rozwój sieci, ulżyć mieszkańcom, którzy chcą się podłączyć, zostały przejedzone przez holdingom i poszło za granicę. Kolejny prawie milion, który miał wpłynąć do budżetu w ubiegłym roku, bo zapisano w budżecie miasta 1 300 000 z dywidend od spółek. Holdingom CRK przekazało tylko 300 tysięcy. 1 000 000 zł za zgodą pani prezydent zostało w budżecie holdingomu. Nie wiemy, na co poszło. Jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy. Od stycznia mamy takie możliwości, więc będziemy się starać dowiedzieć. Więc ponad 3 miliony tylko w 2018 roku. Ten o wiele zmniejszony, bo przecież zatrudnienie spadło ponad połowę. Bo przypomnę, że rekonstrukcja holdingomu to było wyrzucenie centrów obsługi klienta. Były 3 takie centra, na Partyzanckiej, na Witosa i na Asnyka. Przerzucenie do Wodkanu. One były deficytowe, przynosiły 5,5 miliona straty. Przerzucono do Wodkanu, dzisiaj ma Wodkan problem, a CRK mówi, zmniejszyliśmy zatrudnienie, zmniejszyliśmy koszty. Tylko te koszty już powoli dochodzą do tych, które nazywano bajońskimi albo bizantyjskimi. Przepraszam, Andrzej Dera nadal jest na etacie tam? Nie, tego nie wiem jeszcze. Wiem, że był tam, miał tam na urlopie bezpłatnym, więc pewnie gdzieś tam figuruje jeszcze. Radna Klimek mówiła 4 lata temu, to właśnie społeczeństwo Ostrowa Wielkopolskiego utrzymuje spółkę holdingom. Dzisiaj można powiedzieć podobnie, to właśnie społeczeństwo Ostrowa utrzymuje CRK. I te argumenty, o których wspomniałem, nam pozwoliły podjąć taką decyzję w zeszłym roku. Jesienią były wybory. Pani prezydent przez ostatnie kilka miesięcy nie przychodziła ani na komisję, ani na sesję. Przypominacie sobie, że od września nie przychodziła na sesję. W ślad za tym nie przychodzili prezesi spółek, ani od sierpnia nie przychodzili prezesi spółek na nasze komisje, ani na sesję. Od podjęcia uchwały minęło nagle prawie pół roku i nagle w lutym dowiedzieliśmy się, że wyjątkowo sesja odbędzie się 18 lutego, a nie na końcu miesiąca. Pan przewodniczący pytany dlaczego, odpowiedział, słyszeliście na ostatniej sesji państwo, mam takie prawo. Ptaszki ćwierkały, że dlatego, żeby jechał później na narty, ale my podejrzewamy, że po prostu dotarła wiadomość, że od nas jednego radnego nie będzie w tym czasie i w tym momencie pani prezydent ma szansę przepchnąć uchwałę, dlatego że pracownik holdingomu, pan radny Nycek, nie mógł głosować. I gdybyśmy byli w komplecie, byłoby 11 do 11 i nie można by takiej uchwały uchwalić. Tylko brak jednego naszego radnego pozwalało na uchwalenie tej uchwały i jak widać przygotowano ten projekt. Tydzień wcześniej były komisje, na komisjach nikt nie pisnął. Radni z obozu pani Klimek dowiedzieli się dzień wcześniej podobno o tym projekcie uchwały przygotowanym. Po czym wrzucono, uzasadnienie było bardziej niż ogólne, cyk, cyk i uchwalono. Tak jak powiedział kolega, my przeciwko takiemu trybowi gospodarki protestujemy. To tak się nie robi. Taki wrzutek, nawet wtedy, kiedy mieliśmy w poprzedniej kadencji większość, dwukrotnie nie robiliśmy takich numerów, żeby przyjść z projektem uchwały tajnym na sesję i załatwić temat, jakiś poważniejszy temat.
bez szerokiej dyskusji, bez merytorycznych argumentów. Mało tego, sesję wcześniej zastępca pani prezydent apelował do nas, żebyśmy te wszystkie dyskusje merytoryczne przenosili na komisję, a nie kłócili się na Radzie, po czym, jak powiedziałem, na komisjach tego nie było. Do dziś ponad 4 lata, tutaj chcemy zaprotestować przeciwko tej polityce gospodarczej i komunalnej w naszym mieście. Do dziś ponad 4 lata nie przedstawiono ani radnym, ani mieszkańcom wyników audytów w spółkach miejskich. Przypomnę, pani Klimek mówiła, zrobimy, jak zostanę prezydentem, we wszystkich spółkach zrobimy audyt, żeby społeczeństwo Ostrowa dowiedziało się, jaki tam jest porządek tym. Nic. Utajniono, nam nie przekazano tych audytów, nawet żadnych wniosków. To była ta słynna transparentność. Krążą informacje o przekazywaniu przez spółki różnym podmiotom dużych pieniędzy na rzekomą reklamę. Bo jeśli jeszcze mogę zrozumieć przekazanie kilkuset tysięcy przez spółki na reklamę ekstraklasowej drużynie koszykówki, to drugoligowej drużynie żeńskiej koszykówki, która po paru miesiącach zanurkowała i się rozpadła, przekazanie przez spółki miejskie nieokreślonej większej liczby pieniędzy jest po prostu śmieszne. Prawda? To co to za reklama? To raczej autoreklama. Do dzisiaj promotorka tego jest poszukiwana przez wierzycieli. Co tu jeszcze? Jeszcze już powoli będę kończył. Mamy w Ostrowie aglomerację, mógłbym użyć oklepanego zwrotu, Bizancjum miejskich spółek podporządkowanych za pośrednictwem CRK pani prezydent. CRK się rozbudowuje, niczego praktycznie nie tworząc, poza papierowymi opracowaniami, spółką Energia, to jest po całorocznej pracy wyartykułowano spółkę Energia, która przynosi kolejne straty póki co. Ma przynosić zysk, ma nam dostarczać prąd, ale na razie ładujemy w te spółki coraz więcej pieniędzy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że głównym zadaniem CRK jest comiesięczna wypłata niemałego wynagrodzenia prezesowi i Radzie Nadzorczej. Prezesowi, który jak pamiętamy rządził już kiedyś holdikomem. On mówi, że wtedy holdikom to był potrzebny. Oczywiście to wspaniały holdikom, po nim był kiepski. A kiedy odszedł, opinię publiczną bulwersowała informacja, że dzięki kontraktowi podpisanemu za czasów prezydenta Torzyńskiego przez rok prezes odbierał niemałe wynagrodzenie. Prawie 200 tysięcy nie pracując otrzymał, bo tak wynikało z kontraktu. Ciekawią nas bardzo zapisy w aktualnym kontrakcie, czy podobnie. No i czekamy na kolejne podwyżki. W ubiegłym roku MZO miał niski zysk i nie mógł przekazywać do CRK dywidendy, bo ledwo co przod. Teraz mamy poważną podwyżkę za śmieci. Ciekawi jesteśmy, ile w tym roku będzie dywidendy i ile z tego ściągnie z MZO holdikom, czyli CRK. I co z innymi spółkami? Wodkanem, MZK, MZGM i ich opłatami, bo one dotąd były sztucznie przetrzymywane na poziomie przez 4 lata. Czekamy, kiedy tam nastąpią podwyżki. Ja tyle, jeśli chodzi o ten. No dobrze, Państwo się sprzeciwiają, ale co można zrobić? Jeszcze może ja powiem i przejdziemy do pytań, jeśli możemy. A drugą kwestią, o której chcieliśmy z Państwem porozmawiać dzisiaj, to uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Jak Państwo śledziliście ostatnią sesję Rady Miejskiej, to wiecie doskonale, że jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej popieraliśmy projekt, który był korzystniejszy dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Popieraliśmy projekt, który zakładał udzielenie tej bonifikaty w wysokości 95%. Przy opłacie rocznej na przykładowym poziomie 1000 zł, a Ostrowianie dzięki temu prezydenckiemu wariantowi opłaty, który zakłada tylko 75% bonifikaty, będą musieli zapłacić tej opłaty jednorazowej 5000 zł, żeby uzyskać te bonifikaty na tym poziomie 75%, dlatego że to dotyczy tylko i wyłącznie tych sytuacji, w których ta opłata jest uiszczana jednorazowo. A dzięki temu opozycyjnemu projektowi Ostrowianie mogli zapłacić za to przekształcenie zaledwie 1000 zł. To jest kilka tysięcy złotych, czy nawet w niektórych przypadkach kilkanaście tysięcy złotych, które
kieszeni Ostrowian, niestety bardzo często tych najstarszych Ostrowian, bo to oni zawierali umowy o wejście w prawo użytkowania wieczystego, te pieniądze z ich kieszeni po prostu znikną, albo ludzi nie będzie stać na to, żeby tę opłatę, nawet przy tej bonifikacie na prezydenckim poziomie 75%, uiścić. Problem ten, według naszych danych, może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy Ostrowian, którzy zamieszkują w nieruchomościach, które są przez nich objęte właśnie na podstawie prawa użytkowania wieczystego. I wbrew temu, co mówił pan prezydencki radny Radosław Torzyński, jak państwo sobie przypominacie, pan radny jako argument za niższą bonifikatą, według tego prezydenckiego projektu, przedstawił takie zdanie, że dziś młodzi Ostrowianie, żeby wybudować dom, również muszą zakupić nieruchomość za niemałe pieniądze, często zadłużając się na 30 lat. No i niestety pan radny zapomniał w tym momencie o tym, że użytkownicy wieczyści, również wchodząc w prawo użytkowania wieczystego, uiszczali niemałe jak na tamte czasy opłaty od tego, żeby wejść w posiadanie tego prawa. A z drugiej strony przez lata opłacali tę opłatę roczną, co odpowiada dzisiaj, no można śmiało powiedzieć, że tak część naprawdę na pewno już zapłaciła. Zmieniły się warunki prawne, ale jeśli chodzi o podejście ekonomiczne do tego tematu, to on się zbyt wiele nie różni, jak byli traktowani użytkownicy wieczyści, którzy najczęściej przed 89 rokiem wchodzili w to prawo, a jak dzisiaj są traktowani ci wspomniani młodzi ludzie, którzy nabywają nieruchomości na własność. Nie było możliwości nabyć na własność, no więc ludzie kupowali użytkowanie wieczyste. Jesteśmy również, szanowni państwo, oburzeni tym, w jaki sposób była procedowana ta uchwała. Jak wspomniał pan przewodniczący Kornaszewski, uchwała została wrzucona tuż przed właściwie jej procedowaniem na sesję Rady Miejskiej. Są niejasności związane z tym słynnym już głosowaniem alternatywnym. To dzisiaj jednak pozostawiamy odpowiednim organom, które ten temat powinny rozpatrzeć, a chcielibyśmy się odnieść do tego, że oburza nas forma przekazu a propos tej uchwały, dlatego że zamiast zgłosić poprawki do opozycyjnego projektu uchwały o obniżeniu tej bonifikaty, to pani prezydent, radni pani prezydent po prostu zaproponowali alternatywny projekt, żeby w dyskusji móc ewentualnie uniknąć tego stwierdzenia, że obniżono mieszkańcom Ostrowa wysokość bonifikaty. No, szanowni państwo, mówiąc precyzyjnie, tak, mieszkańcom Ostrowa radni pani prezydent Klimek obniżyli bonifikatę z 95% do 70%, z tym, że zrobili to w białych rękawiczkach, przedkładając projekt alternatywnej uchwały, która... 75% pod warunkiem jednorazowego jej uiszczenia, tej opłaty. Jakie to są kwoty mniej więcej? No tak jak mówiłem, przy opłacie... Pan prezydent, poczekaj, może powiedzmy tak. Pan prezydent powiedział, że przy 95% bonifikaty to w budżecie miasta, do budżetu nie wpłynie około 8 milionów złotych. Tak. No bo to jest kilkanaście tysięcy, to jest 5 tysięcy mieszkań i około 500 działek z domkami jednorodzinnymi. A w przypadku 75% 6900, niecałe 7 milionów. Czyli różnica jest na poziomie około miliona złotych. Miliona z kawałkiem. Przy czym jeśli chodzi o dużo mieszkańców, dopytuję o to, jak to tak naprawdę jest. I ustawa, która dopuszcza to przekształcenie, ona zakłada, że ta opłata roczna, która zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest odpowiednia 1% wartości nieruchomości, że ta opłata musi zostać uiszczana przez jeszcze 20 lat. Bonifikata wchodzi w momencie, w którym to uiszczenie jest jednorazowe. Kiedy ktoś płaci za 20 lat od razu, jednorazowo. Tak jest. I stąd wziął się ten pomysł na udzielanie bonifikat, no dlatego, że mało który, na przykład ostrowski emeryt miałby, żeby od tak wysupłać za nieruchomość wartą załóżmy 300 tysięcy złotych, żeby wysupłać od razu 60 tysięcy złotych. W tym prezydenckim projekcie on i tak, no,
trzeba powiedzieć, że i tak może go nie być stać na to, żeby jednorazowo wykupić to prawo i skorzystać z tej bonifikaty w pełnej wartości 75%. Bo tutaj różnica przy nieruchomości wartej, załóżmy, 300 tysięcy złotych, to jest bodajże 12 tysięcy złotych według tego, co zaproponowała pani prezydent, a według tego, co zaproponowali radni opozycji. Dlatego, że w opozycyjnym projekcie mamy przy wartości nieruchomości 300 tysięcy złotych mamy opłatę w wysokości 3 tysięcy złotych, w prezydenckim projekcie 15 tysięcy złotych. Może inaczej, kto zyskał, a kto stracił na tym? No stracili mieszkańcy, niestety stracili ci mieszkańcy, oczywiście, których temat dotyczy. Którzy są użytkownikami wieczystymi, no i ze względu na to, że no tak jak wszyscy mówili, dlatego że użytkowanie wieczyste jest pewnym reliktem przeszłości, jeśli chodzi o ustrój w naszym kraju, to stracili mieszkańcy, którzy dzisiaj są już w podeszłym wieku, bo to oni zawierali te umowy i to jest ten negatywny społeczny aspekt całej sprawy, że ci ludzie, o których na co dzień mówimy, że szczególnie dbamy w Ostrowie, politykę senioralną, ostrowskich seniorów, z jednej strony daje się im na przykład szczepienia przeciwko grypie, żeby nie chorowali, a z drugiej strony ogranicza się im prawo do tego, żeby tak naprawdę swoją własność, bo użytkowanie wieczyste było quasi własnością, żeby to ta ich własność stała się pełnoprawnie zgodnie z księgami wieczystymi ich. I to jest smutne, że właśnie na tych ludziach będzie niestety spoczywał ten największy ciężar finansowy, bo miasto w perspektywie tego, że opłata miałaby być wnoszona przez 20 lat, kwota 1 000 000 złotych, oczywiście to jest zawsze jest spora kwota. Ale w perspektywie 20 lat i w perspektywie budżetu miasta, który przez te 20 lat, mam nadzieję, że będzie rokrocznie rósł, no jest to tak naprawdę kropla w morzu. Jeśli pozwolisz, to ja jeszcze dodam parę rzeczy. Proszę Państwa, właśnie na tej sesji szermowano tym argumentem, o którym mówił Pan Torzyński, że to jednak tylko w pewnej części są inni mieszkańcy jeszcze. Proszę Państwa, szczepienia dla tych seniorów to jest kilkaset osób objętych. Badamy dzieci, też dajemy w jakiejś grupie. Dajemy becikowe, też w pewnej grupie. Prawda? I tutaj nie ma dyskusji. Cały budżet, z budżetu wyjmujemy różne pieniądze i dajemy na różne programy, które dotyczą często bardzo małych grup mieszkańców. A tu jest program, który dotyczy bardzo dużej grupy mieszkańców, bo kilkunastu tysięcy. I to w dużej mierze seniorów, którym należałoby rzeczywiście pomóc w tej sprawie, bo oni rzeczywiście przez lata płacili za te działki. Podejrzewam, że wielu z nich, gdyby porównać wartości tych działek wtedy i dzisiaj, to na pewno dużą część spłacili. Dotyczy to różnie nie tylko seniorów, bo przecież ludzie sprzedawali to potem młodym, więc dotyczy to kilkunastu tysięcy mieszkańców. I nie rozumiemy tego uporu. Natomiast chciałbym zatrzymać się jeszcze przy tym, o czym Kuba wspomniał. Proszę Państwa, mieliśmy komisję tydzień przed sesją. Na tych komisjach procedowany był projekt opozycyjnych radnych, projekt mówiący o 95%. Na pani prezydent na tych komisjach nie było, o ile dobrze pamiętam. Nie jest. I nikt nie pisnął nawet, że to za dużo, że to koszty dla budżetu, że może inaczej. Nic. Radni pani prezydent wstrzymali się na wszystkich komisjach, na których był ten projekt, wstrzymywali się od głosu. I teraz przychodzimy na sesję i nagle wyskakuje prezydent z programem, z nową uchwałą, która zmienia tamtą uchwałę. I tak jak powiedział Kuba, gdyby zgłoszono na komisjach, uważamy, że 95 za dużo, proponujemy 75, to przecież przegłosowaliby te poprawki. Nie byłoby żadnego alternatywnego głosowania. Wpłynąłby projekt na sesję opozycji, do tego poprawka uchwalona na komisjach, przegłosowana, 12 głosów za i tylko wtedy, tak jak kolega wspomniał, przekaz idzie do mieszkańców taki, opozycja chciała dać więcej, pani prezydent dała mniej. No to pani prezydent skierowała swój projekt, uchwalono i jeszcze w czasie sesji na stronie pani prezydent oficjalnej na Facebooku pojawiło się
komunikat triumfalny. Rada przyjęła mój projekt i Państwo będziecie mieli 75% bonifikaty. Ani słowa o tym, że był projekt, który proponował 95%. No dobra, ale... Tak się robi politykę medialną. Co nowego w tej mówiąc porównawczo, to propozycje, propozycje opozycji, tak porównawczo. No nie, wszystko. Propozycja opozycji idącą na sesję Rady Miejskiej po drodze zgarnięto do bagażnika i wyrzucono gdzieś w lesie tylko po to, żeby przekaz się zgadzał. Natomiast... Jakie organy tutaj... Uchwała idzie do wojewody. No, złożyliście skargę do wojewody. Uchwała idzie do wojewody. Wojewoda naszym zdaniem na skutek błędów pana przewodniczącego, który nie potrafił przeprowadzić alternatywnego głosowania. Nie było żadnego alternatywnego głosowania. Najpierw przegłosowano uchwałę pani prezydent, w której przyjęto 75%, a następnie przegłosowano uchwałę opozycji, która też większością głosów. Ponieważ trzech radnych pani prezydent wstrzymało się od głosu. I ta druga przeszła 10-9. Jest stara rzymska zasada obowiązująca w naszym prawie. Prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze, tak w przekładzie polskim. I naszym zdaniem, jeśli pan przewodniczący wysłał do wojewody tylko uchwałę pani prezydent, to złamał prawo. Naszym zdaniem opublikowana powinna być uchwała opozycyjna, dająca 95%. Napisaliście taką skargę do wojewody, czy gdziekolwiek macie jakąś opinię? Napisaliśmy do pana przewodniczącego, że ma skierować projekt nasz do opublikowania. Mówię nasz, ponieważ głosowaliśmy za tym projektem. I czekamy na odpowiedź pana przewodniczącego. Pewnie jak wróci z... I czekamy. No, wojewoda też dostał informację, że jak przebiegała ta sprawa i będzie mógł się wypowiedzieć. To wojewoda będzie decydował, jego prawnicy, czy jak to jest rozwiązane. Także wcale nie jest powiedziane jeszcze, proszę Państwa, że uchwalony zdaniem pani prezydent jej projekt wejdzie w życie. A czemu to było głosowane raz tak, raz tak uchwała? Tego nie rozumiem. Bo pan przewodniczący pomylił, nie ma na przyciskach. W poprzedniej kadencji, jak było głosowanie alternatywne wyglądało w ten sposób. Kto jest za pierwszym projektem? Kto jest za drugim projektem? Kto się wstrzymał? Prawda? Mhm. A teraz przegłosowano najpierw, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał za pierwszym projektem, a potem drugi projekt. A czemu oba trzeba głosować? Bo pan przewodniczący błędnie założył, czym jest głosowanie alternatywne. Tak naprawdę w żadnym z tych głosowań nie było alternatywy, czyli albo, albo. Przegłosowane zostały dwa projekty uchwał. Tylko zgodnie z pełną procedurą głosowano dwa projekty dotyczące... Gdyby radni pani prezydent zagłosowali wszyscy przeciwko projektowi opozycji, to on by nie wszedł w życie. To byłoby 10-12. Ale trzech radnych się wstrzymało. Znaczy ja przypuszczam, że ta sesja się nałożyła na to, że oni nie ogarniają tego systemu. No to już mogło tak być. To już to nie wpływa. Mamy jedną krótką sprawę, o której chcielibyśmy Państwu powiedzieć. Wczoraj w przestrzeni medialnej Ostrowa pojawiła się informacja, jakoby w ostrowskim sądzie rejonowym miał zostać, zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości, Wydział Pracy, który obsługuje naszą najbliższą okolicę zgodnie ze swoją właściwością miejscową. I w związku z tym, że wiemy, jak bardzo istotny w ostrowskim sądzie jest Wydział Pracy, na następną sesję złożymy projekt uchwały, projekt apelu Rady Miejskiej do ministra sprawiedliwości w sprawie tego Wydziału Pracy i tego, żeby minister go nie likwidował ze względu na jego istotę. I do sąsiednich powiatów, które obejmuje ta izba. Dokładnie tak. Ze względu na... Powiat ostrowski i krotoszyński jest nasz. Tak, ze względu na właściwość jesteśmy radą miejską, ale chcemy... Sądu Pracy zwrócimy się z tym apelem nie tylko do ministra sprawiedliwości, ale do obu rad powiatów, do rad gmin o to, żeby one również podjęły taki apel do ministra sprawiedliwości, tak żeby głos
w sprawie głos obrony Sądu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim wychodził nie tylko z Ostrowskiej Rady Miejskiej, ale z rad gmin, rad powiatów, wszystkich, które są funkcjonowaniem tego sądu ze względu na to, że tak naprawdę no, mieszkańcy korzystają z tych sądów. To jest sąd, który jest, jeśli chodzi o takie ludzkie problemy, to jest, można powiedzieć, że obok sądu rodzinnego to jest jeden z tych najbliższych ludzkich spraw. Wielu z nas pracuje, wielu z nas miewa sprawy pracownicze i to jest niejako gwarant ochrony naszych praw pracowniczych. I w tym celu nie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy powiatu ostrowskiego, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego i tamtejszych gmin musieli dojeżdżać na przykład do Kalisza. A dlaczego dopiero teraz jest reakcja? Dlaczego na przykład, nie wiem, posłowie czy senatorowie partii rządzącej nie zareagowali wcześniej? Nie wiem, dlaczego państwo dopiero po informacji mediów... My się dowiedzieliśmy wczoraj. My się dowiedzieliśmy po... Nieoficjalnie mieliśmy dwa dni temu, trzy dni temu informację nieoficjalną, po czym nam powiedziano, że jeszcze nie ma decyzji. Wczoraj jeszcze słyszeliśmy rano, że nie ma decyzji, po czym w mediach się okazało, że jest decyzja. No nie mieliśmy wcześniej. No to jest, jeśli chodzi o brak reakcji posłów... My nie reprezentujemy partii rządzącej. No dobrze, no ale od tego mamy posłów, może do nich też należy uderzyć, no, że w tym momencie też mogliby coś zadziałać, zanim się rozlało mleko. Znaczy, no niestety partia rządząca dzisiaj funkcjonuje tak, że nie musi rozmawiać z Sejmem w tej sprawie. Ja sobie zdaję sprawę, no tylko ten minister jest właśnie z partii rządzącej, która ma swoich przedstawicieli także w tym terenie. No ale to my za nich nie możemy odpowiadać. No rozumiem, zdaję sobie. Jeśli oni nam nie przekazali, sprawę, nie? No to znaczy, że dali ciała. No. Tak, no niestety większość rządząca w Polsce funkcjonuje w taki sposób, że po prostu komunikuje się pewne podjęte decyzje, nie pytając nikogo o zdanie. Jest to kolejny przykład właśnie tak podjętej decyzji. Minister zadecydował, kierując się tak naprawdę nie wiemy czym. Małą liczbą wpływu. To jest oficjalne tłumaczenie. Ale wydaje mi się, że tam jakiś wielki przerób nie był w tym sądzie pracy, jeżeli pół etatem to ogarniali, więc no... No ale też i koszty nie były... Z drugiej strony mamy bodajże 800 wakatów sędziowskich. I być może właśnie o to chodziło, żeby przesunąć tego sędziego do... No to trudno się wypowiadać. Trudno, nie znamy uzasadnienia tej decyzji. No jest to na pewno, powinno być pole do popisu. Ja czytałem w internecie uzasadnienie, więc dziwię się, że tutaj radni nie doczytali. Tam było napisane, że właśnie chodzi o gospodarowanie etatami i tak dalej. To jest pole do popisu ostrowskich, między innymi ostrowskich parlamentarzystów PiS-u, żeby usiedli w obronie praw pracowniczych ostrowian, poszli na kawę do ministra i zablokowali tę negatywną zmianę. Czy spodziewacie się protestu ostrowskich parlamentarzystów partii rządzącej w tej sprawie? Nie. Szczerze powiedziawszy, niestety nie. I to jest płynne. Ja jeszcze chciałem do tego CR-komu wrócić, jak to się tam nazywa. Ale to ten nie przewidywaliście takiego scenariusza, widząc wyniki wyborów, że na którejś sesji coś takiego się pojawi. Tak, ale my nie mamy pretensji o to, że pani prezydent, mając większość, coś robi. Mamy pretensje o to, że tak jak przedtem apel o dyskusję, o argumenty i myśmy te argumenty przedstawiali, to to jest zrobione teraz, prawda, tak. Ja żartem powiedziałem na sesji, to teraz my przygotujemy projekt odwrotny i nie daj Boże, że od nich kogoś nie będzie. Pyk, rzucamy na sesję i przeprowadzamy o likwidacji. No przecież to jest przedszkole, piaskownica. No dobrze, co teraz? No nic, no teraz. No. No, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, poseł obecny Urbaniak, a wtedy radny, szef klubu, przeforsował taką zmianę w którejś uchwale, zabierając prezydentowi Świątkowi możliwość dysponowania funduszami. Z miliona mu zdjęli do 100 tysięcy. I też wykorzystano nieobecność radnego Popławskiego. Tak? A to była kwestia poprawki, a nie przedłużenia uchwały. Ja się nie wypowiadam, dlatego, że dotyczyło 2002-2006, więc... Jest. My możemy mówić za siebie. Wszystkie poprawki, jakie wprowadzaliśmy wcześniej, były sygnalizowane. Poprawki do budżetu, kiedy uchwalaliśmy, mieliśmy większość. Wprowadzaliśmy fakt, że na sesji, ale dlaczego? Nie tylko, na komisjach też. Jak mieliśmy większość. Wprowadzaliśmy dlatego, że zgłaszaliśmy poprawki pani prezydent do 15 września, tak jak należało zgłosić i nie mieliśmy na przykład żadnej odpowiedzi na piśmie na nasze poprawki. Po czym dostawaliśmy projekt budżetu, w którym się okazało,
że tych poprawek praktycznie nie ma. No to wprowadzaliśmy je, ale wszystko to się odbywało z otwartą przyłbicą, bez jakichś kombinacji, bez jakichś tam, prawda? No, możemy się bawić w przedszkole i czekać teraz, kiedy ktoś złamie nogę albo się rozchoruje i nie przyjdzie na sesję i wtedy, a my będziemy wszyscy, to wtedy wyciągniemy z kieszeni projekt uchwały. Ale przecież chyba nie na tym polega zarządzanie miastem. Ja mam pytanie odnośnie bonifikacji, bo zastanawiam się, ile w tym jest demagogii, bo w przypadku Rady Miasta Warszawy, akurat radni Platformy poszli początkowo w przeciwnym kierunku, padały wówczas argumenty dokładnie odwrotne. Licytujemy się teraz o procent, co by nie było, to jednak ulgi dla mieszkańców. A czy nie byłoby sensowniejsze wyjście z projektem takim, który by przy okazji pozwolił rozwiązywać problemy miasta, czyli że pieniądze z tego tytułu, niechby nawet mieszkańcy zapłacili część mieszkańców więcej, żeby poszły na wymianę pieców i próbowali rozwiązać. Ale to nie wyłączna, to jest wyłączna, pani prezydent. Wyłączna inicjatywa w budżetowa. Przecież my wiemy, na co te pieniądze pójdą. Miasta i my w tym zakresie nie możemy. Ale myślę, że łatwiej byłoby mieszkańcom zrozumieć i nawet zapłacić te 25% wartości. Ale jeszcze raz podkreślam. Gdyby wiedzieli, że te pieniądze... Ale to musiały powiedzieć pani prezydent. Tak, to jest... Ale z inicjatywą można. Ale to pani prezydent miała. Ona zaproponowała obniżenie tej bonifikaty, nie mówiąc o tym, że te pieniądze zaoszczędzone przeznaczę na to czy na tamto. My wiemy, na co pójdzie. Hala, jeden stadion, drugi stadion, dwa przedszkola, to są ostatnie obietnice. Akwapark za chwilę? Tężnia salangowa. Tężnie salangowe, prawda? Zwracam uwagę, że bonifikata taka czy inna żadnych problemów miasta większych nie rozwiąże. No nie rozwiąże. No nie, to jest kwestia. No, ale rozwiązuje problemy tych starszych ludzi niejednokrotnie. A jeśli nie możemy odpowiadać. To my nie możemy, nie możemy odpowiadać za radnych Warszawy. My nie wiemy, jaka tam jest skala, bo to może być skala w dziesiątki, w setki milionów, każdy procent, bo przecież. Warszawa, wiemy, że jak to wygląda. Tamto wieczyste użytkowanie było bardzo powszechne. W Ostrowie utrzymała się własność prywatna po wojnie. Duża część, większa część własności to była własność prywatna. Natomiast w Warszawie te wszystkie mienie pożydowskie i tak dalej, to wszystko było w użytkowaniu wieczystym. No to każdy klimat ma końce, bo z drugiej strony jest to, że większa liczba mieszkańców korzysta z niższych ulgi. No tak, ale z kolei tam duże miliony, tam duże miliony, można było mówić o milionach. Ja nie wiem, ja się w tam wielką politykę nie chcę bawić w mieście, natomiast no, chcemy dyskutowaliśmy nawet o 98%, no ale to... To już byłaby kwestia takiego licytowania przebijania się. I nie chodziło o to, żeby się przebijać. Jeszcze raz chcemy podkreślić, pani prezydent nie złożyła najpierw swojego wniosku. To nie była dyskusja z nią, że my ją przebijemy o 20%, prawda? Ona słowem nie wspomniała o bonifikatach. W ogóle tematu, 2 miesiące prawie minęły i w ogóle tematu bonifikat miasto nie poruszało. To pójdę jeszcze dalej. Czy jest jakakolwiek szansa na współpracę w Radzie Miejskiej nad tym, żeby popracować nad problemem smogu w Ostrowie i może wypracować jakieś... Oczywiście, my jesteśmy otwarci, no bo problem jest powszechny i każdy z nas, wychodząc szczególnie wieczorami w sezonie grzewczym, go odczuwa. A my jesteśmy otwarci na współpracę, przedstawiamy co rusz swoje propozycje a propos tego, jak można ten problem w jakimś stopniu rozwiązać, w którym kierunku pójść. No niestety każda z tych rzeczy wiąże się za każdym razem z finansami, w których wyłączną inicjatywę ma pani prezydent. A jeśli chodzi o jakieś forum współpracy, to myślę, że ze względu na czas też spotkamy się w najbliższych tygodniach z Państwem, dlatego że w naszym klubie powstał już projekt takiego rozwiązania, takiego pola do współpracy, ale o szczegółach później. Ja może powiem jeszcze, że w ubiegłej kadencji, proszę przypomnieć, kto trochę śledził, przez 2 albo 3 kolejne sesje walczyłem o to, żeby 2 domy na ulicy Sopockiej podłączyć do OZ-u. 2 domy. Co ten prezes nie nawymyślał, czemu tam nie można? Podłączono je w końcu.
Zgłosiłem się w imieniu mieszkańców ulicy Pułaskiego. Prezes stanął, opowiadał takie bzdury, poprzedni prezes, że 3 miesiące czeka na mapkę, musi w starostwie powiatowym. To jest nieprawdą. I zrobił to w końcu teraz, w tym roku, w ubiegłym roku. Tylko że z 11 podłączyło się bodajże 1 albo 2 osoby, bo tamci już założyli gaz. Albo zrezygnowali. Smog jest szary, nie mam barw partyjnych. Może by warto było wspólnie coś zrobić. No ale, to, ale my, no my jesteśmy... mówią o tym, że chcą walczyć, tylko jakoś... My jesteśmy otwarci. My jesteśmy przeciwko oplakatowywaniu miasta pod tytułem chcemy oddychać w Ostrowie, bo to jest bzdura. Trzeba mówić o tak samo wynajęcie na jeden dzień drona, który polatał i opowiadanie, że teraz dron, prawda, tu będzie monitorował. To jest też bzdura, nie? No to z konkretu podobno OZEC pracuje nad programem konkretnych zniżek, jeśli chodzi o przełącza. No i to jest istotne. Do cieplika dla domów jednorodzinnych i to, jeśli rzeczywiście to coś z tego wyjdzie konkretnego i będzie to dobra ulga, no to być może to będzie. To jest istotne. Proszę Państwa, ja mieszkam na Wysockiej. My założyliśmy ciepłociąg w czynie społecznym w 1986 roku. 11 domów. Dalsza część Wysockiej nie chciała z nami współpracować. No, jak ja wychodzę w taki dzień jak dzisiaj z domu, spoglądam w lewo w kierunku centrum, mam przejrzyste wietrze, bo tam tu nie palą ludzie, obracam się w kierunku Wysocka i mam mgłę. Kiedyś nawet zdjęcia takie zrobiłem w grudniu, a tam mam mgłę, nie? Bo tam no, podłączenie, teraz podłączono Langiewicza, podłączono Pułaskiego, może się uda Klonowicza podłączyć, choć na Klonowicza wjechali rurą do tego apartamentowca, który się buduje w miejsce tej spalonej pizzerii. Może pojadą dalej ulicą Wysocką. No przecież tam jest OZEC, nie? Może te, jeśli tak jak Jarek mówi, ja też słyszałem, że się przygotowuje, nowy prezes ma pomysły OZEC-u. Jeśli rzeczywiście zaproponują przyzwoite stawki, jeśli chodzi o podłączanie się, no to jest to bardzo poważny krok. Dam jeden przykład jeszcze. Na początku tysiąclecia ja miałem w domu baniak na ciepłą wodę, którą grzałem, bo nie miałem ciepłej wody użytkowej. I OZE mi zaproponował wymiennik na ciepłą wodę, że podłączą do mojego węzła. No ale ja powiedziałem, ale mnie na te pieniądze, jakie proponujecie, nie stać. To my panu rozłożymy na 12 rat nieoprocentowanych. Proszę bardzo. I do dzisiaj z tego korzystam i płacę OZE-owi. Gdyby w ten sposób funkcjonowano, żeby rozkładano to, obniżano, cudowano, to po tym jak już się klienta złapie, to już trudno się potem przestawić w drugą stronę, rujnować, stawiać piec węglowy i węzeł likwidować w domu. No rozwiązanie jest paradoksalnie proste. My was przyłączamy za przysłowiową złotówkę, a kiedy was przyłączymy za przysłowiową złotówkę, to musicie z nami podpisać umowę na kolejne kilka lat. Ale na przykład prezydent Urbaniak też nie wprowadził czegoś takiego, a mógł. A pan redaktor widzę, że bardzo się zgubuje za każdym razem prezydenta Urbaniaka. Nie, no bo dziwi mnie ta histeria związana ze smogiem, bo to nie jest zjawisko. Ale to nie my jej zaczęliśmy. Jeśli chodzi o kadencję prezydenta Urbaniaka, ja wtedy radnym nie byłem, pan przewodniczący był radnym. Wtedy na przykład przeprowadzono szereg inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczej na przykład na terenie centrum miasta. Ale można było wprowadzić za przysłowiową złotówkę. Przypomnę. A no można było też zrobić wiele innych rzeczy. Przypomnę, że sprawa tak naprawdę informacji o tym, że w Ostrowie jest fatalne powietrze i tak oficjalnych informacji wypłynęła w ostatnim roku kadencji pana prezydenta Urbaniaka. I przypomnę, że wtedy właśnie Rada rozpoczęła z inicjatywy prezydenta program, który teraz realizujemy, wymianę te 5 tysięcy do wymiany. Kadencji, nie zdążył prezydent tego uruchomić, ale to było już przygotowane. Urząd pracował nad regulaminem i w następnym roku już były pieniądze zagwarantowane w budżecie miasta. Pani prezydent dostała budżet, w którym już pieniądze na te wymiany pieców były. Czy one są wystarczające? Pewnie nie. Kraków poszedł milionami rzuca, prawda? Gdybyśmy nie 1,2 milion, a zaproponowali 3 miliony. No ale, no przepraszam, 100 srok za ogon. A pan Rady pamięta, kto zgłaszał tę interpelację w sprawie tego smogu? W Ostrowie, takiego fatalnego powietrza? Radna Klimy.
Pamiętam. No tylko...